A teraz, moi drodzy, czas na to, abyśmy skupili uwagę już na naszym poselstwie. And now is the time for us to focus on our message for today. Faktycznie to, co mówiłem i o darach na Adrę, i o naszej działalności pomocowej dla innych, to jest właśnie to, o czym chcę dzisiaj mówić. And what I spoke about Adra and about our support to others is exactly what I want to speak about today. Ale muszę zacząć od znanej wam dobrze historii. But I would like to commence with a story that is very well known to all of you. Historię tę opowiedział Pan Jezus, jak zwykle dzieląc się poprzez różnego rodzaju opowiadania ze swoimi słuchaczami. This is a story that Jesus Christ had shared when he was talking to people that were listening to him. Mówił, że z Jerozolimy w kierunku Jerycha wędrował kiedyś pewien człowiek. He said that from Jerusalem towards Jericho a certain man was journeying. Zdaję sobie sprawę, że wielu z was niezbyt potrafi uzmysłowić sobie, jaka to jest droga z Jerozolimy do Jerycha. And I realize that not everyone is able to realize what sort of road it is between those two cities. Dlatego pozwólcie, że przypomnę wam, iż Jerozolima została zbudowana na wysokości 750 metrów nad poziomem morza. I would like to remind you that Jerusalem was built 750 meters above the sea level. Natomiast Jericho leży 250 metrów poniżej poziomu morza. And Jericho has been built 250 meters below the sea level. A więc mamy prawie że kilometr, który musicie zejść z góry na dół. So there's almost a kilometer which you have to walk down. Ponieważ vertically. Droga nie prowadzi pionowo w dół. And because the road does not vertically drop. Wije się przez pustynię judzką różnymi zakrętami. It winds its way through Judean desert. Nic więc dziwnego, że w tym momencie różni rabusie, ludzie, którzy chcieli okraść kogoś, mieli dobre miejsce do czyhania na biedną ofiarę. So it is not surprising that robbers found many places where they could hide and seek out their victims. Pan Jezus zatem opowiedział historię, że pewnego dnia szedł człowiek tamtędy. So Jesus told us a story that one day a man was journeying that way. I został napadnięty. And he was attacked. I został okradziony ze wszystkiego i pobity. And he was robbed of everything he had and he was also bashed up. Miałem okazję tą drogą wędrować kiedyś w Izraelu. I had an opportunity to go down that road. I muszę wam dodać, że oprócz wysokości jest prawie 40 stopni ciepła. And I must also add that besides the height there's also about 40 degrees heat. Wyobrażacie sobie w związku z tym rannego, zakrwawionego człowieka, który leży w takim upale? So can you imagine someone who is wounded, who's bleeding, lying in such scorching heat? Nie ma dla niego żadnych szans. There is no hope for him. Chyba że nadejdzie ona z tym człowiekiem, który się zbliża. Unless it comes from the man who's just approaching. Jeśli człowiek ten był na tyle świadomy, być może tego nie wiemy. If this person was aware enough, and we're not sure of that. Jego nadzieja skupiła się na pierwszym człowieku, który był kapłanem. His all hope was focused on the first person that came, and that was a priest. Kapłana można było poznać po jego szatach. And priest was easily recognized by his outfit. Ale kapłan nie chciał splamić swoich szat krwią czy brudem, który był wokół tego człowieka. But the priest did not wish to get his garments dirty through blood or the dirt that was around that man. W związku z tym pierwsza nadzieja minęła. So the first hope has bypassed. Nadchodził drugi człowiek. A second person came. Tym razem dobrze rozpoznawalny, bo był to Lewita. Second was also easily recognized because it was a Levite. Ale Lewita także przeszedł mimo. But the Levite has also just went by. W końcu nadszedł jeszcze jeden człowiek. Finally, one more person approached. To był zwykły człowiek. This was an average type of a person. Może tak zwyczajny jak my wszyscy. Perhaps as average as all of us. Do tego co gorsza, to nie był nawet Żyd. What was even worse, he wasn't even a Jew. A może jest to nadzieja, bo tym bardziej taki jak my. And perhaps that was our hope because he's more like, even more like us. Ale ten człowiek miał serce. But this person had a heart.
Well, każdy ma serce. Well, every one of us has got a heart. Ale ten serce, ten człowiek miał nie tylko serce, które biło dla niego. But this person had a heart that was not only beating for himself. Jego serce biło także dla potrzebujących. His heart was beating for those who were in need. Znacie historię dobrego Samarytanina. You know the story of the good Samaritan. Wiecie, że zaopiekował się człowiekiem, zabrał go do gospody. You know that he took care of that person. He took him to an inn. Tam nawet opłacił, aby troszczono się o niego właściwie. There he even paid for his care. Wszystko tylko po to, że Pan Jezus chciał powiedzieć o tym, kto jest naszym bliźnim. And that was all of that was only to focus our attention, or Jesus wanted to focus our attention, who is our brother. Słuchający ludzie Jezusa odpowiedzieli na pytanie, no tylko ten, który się ulitował. And those who were listening to Jesus had said, well, it was him who showed compassion. Jak jest z nami? Yet, how is it with us? Zatytułowałem dzisiejsze moje rozważanie, miłość to to, co czynisz. I've entitled today's sermon with love is that that you do. Zresztą pomyślcie, w jaki sposób mierzymy miłość Boga do nas. But how do we measure God's love towards us? Miłość Boga do nas mierzymy tylko patrząc na krzyż Golgoty. His love we only measure by looking at Golgotha. W jaki sposób mierzymy miłość ludzką w takim razie do drugiego człowieka? How do we measure human love towards another person? Patrząc na drogę do Jerycha. We do it while we're looking at the road to Jericho. Czuję potrzebę, aby w tej chwili otworzyć list Jakuba. I feel the need to open the letter to James. Tam w liście Jakuba, w drugim rozdziale, czytamy od 14 wiersza bardzo interesujące słowa. In the letter to James, chapter 2, starting at verse 14, we read very interesting words. Jakub pisze tak. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? Jeśli brat albo siostra nie mają w co przyodziać się i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z nas powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? If a brother or sister is naked or destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things that are needed for the body, what does it profit? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Thus also faith in itself, if it does not have works, is dead. Niesamowite słowa. Incredible words. Jestem świadomy tego, że Martin Luther nazwał ten fragment, że jest to słomiana Ewangelia. Martin Luther called this part of the gospel the straw gospel. On pokazał Boga po raz pierwszy jako Boga miłości. He was the one to show God as God of love for the first time. Wiecie, w chrześcijaństwie zapomnieli ludzie już o tym i Bóg, którego obraz namalowano, był obrazem srogim, karzącym tylko, a nie miłującym. People had forgotten who God is because the picture that was painted for them is as a firm God that would punish people only. Ale miłość nie wyklucza właściwych uczynków w naszym życiu. But love does not exclude the good, correct works in our lives. Pan Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich będziecie przestrzegać. Jesus had said that if you love me, keep my commandments. I czytaliśmy wcześniej werset z 15 rozdziału Jana, który mówił, jeśli jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli będziecie czynili, co wam przekazuję. We read from John that if you are my friends, you will do what I tell you. A jeszcze mocniej Jezus powiedział kiedyś, czemu nazywacie mnie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? And even stronger words when Jesus once said, you called me Lord, Lord, yet you do not do what I tell you to. Pomyślcie na moment, co by się stało, gdyby miłość Boża była jedynie słowami.
Think for a moment, what would happen if God's love was simply or only words? Co by było, gdyby Jezus pojawił się na obłoku i pokiwał nam ręką i powiedział: was tak bardzo kocham? What would happen if Jesus would appear on a cloud, he would wave to us and he would say, I love you so much. I powrócił od razu z powrotem do swojego miejsca zamieszkania. And then he would go back to the place where he dwells in. Ja wiem, jaka byłaby nasza odpowiedź, nas ludzi. I know what our human reaction would be. Pewnie byśmy powiedzieli: tak, kochasz nas. We probably would say, well, you do love us, don't you? Miłość nawet między nami w naszym życiu ludzkim potrzebuje dowodów. Our love, even the human love between one another, does need to have proof. To też zwróćmy uwagę, że te dowody są jedynie wypadkową, a nie staraniem się o coś. Yet take note that this proof is only an accident, not wanting to do something continuously. Co mam na myśli, mówiąc, że jest to tak po prostu automatyczna, wypadkowa tego? What do I think of when I say it's automatic when it happens? To jest automatyczne, jeśli miłość zaczyna się w innym przeżyciu. It's automatic if love begins in another experience. Pewnego razu w swoich wędrówkach apostoł Paweł z jednego miejsca przenosząc się na drugie dotarł do miasta Filipi. Apostle Paul, while he was traveling from one place to another, he journeyed to a city called Philippa. Kiedy był w Filipei, wtedy apostoł Paweł odwiedził grupę niewiast spotykającą się nad rzeką, które spotykały się na modlitwie. When he was in Philippi, he met a group of ladies who were worshiping and meeting by the river. Wtedy, jak pamiętacie zapewne, apostoł Paweł przemawiał w taki sposób, że jedna z niewiast zdecydowała się na chrzest. Była to Lidia. And as you remember, apostle Paul spoke in such a way that one of those ladies immediately decided that she wants to get baptized, and her name was Lydia, as you remember. Kiedy została ochrzczona, nalegała na Pawła i jego przyjaciół, aby pozostali u niej w domu jeszcze dłużej. As she was baptized, she virtually forced Apostle Paul and his friends, or people he journeyed with, to stay in her house a bit longer. Tak więc przebywali w Filipei jeszcze znacznie dłużej. So they remained much longer in Philippi. Ale później, kiedy Paweł nie potrafiłby siedzieć w domu, on przecież szedł, aby świadczyć o Jezusie i mówić, przeszkadzała im pewna mała dziewczyna. But as Paul needed to move on, because that was his calling, that's what he was doing, there was one young girl that was disturbing him. To było niesamowite, że ta dziewczyna wydawała świadectwo, które było prawdą. It was incredible that this girl was sharing a message which was truth. Ona mówiła, że ci ludzie są sługami słowa Boga żywego. She was saying that these people are the servants of the living God. I mówiła jeszcze co więcej, że zwiastują wam drogę zbawienia. And she had said more. She said, they are telling you the way of salvation. I wiecie, jaka była reakcja? And you know what the reaction was? To było takie oburzenie ludzi w tym mieście. The people were so disappointed by that, że zaczęli karać apostoła Pawła i Sylasa. That they started to punish Apostle Paul and Silas. Pobito ich bardzo mocno. They were beaten very severely. A potem zakrwawionych i ubitych wrzucono do więzienia. And while they were beaten and bleeding, they were thrown into jail. I co się działo? And what had happened? Ci dwaj ludzie byli zupełnie niezwykli. These two people were incredible. Mieli wszystkie powody, żeby narzekać. They had all the reasons to whinge and complain. Mieli wszystkie powody, żeby przeklinać nawet. They had all the reasons even to curse. Ale oni chyba oszaleli, bo śpiewali pieśni pochwalne dla Boga. But they must have gone mad because they were singing hymns of praise to God. Apostoł Paweł należał do tych wraz z Sylasem, którzy dziękowali Bogu, że mogą cierpieć dla jego imienia. Apostle Paul and Silas were those people that were thanking God that they had the privilege to suffer for his name. Wydaje mi się, że żyjemy w bardzo podobnych dniach. I believe
that we live in very similar times. Kiedy dzisiaj docieramy do pewnych ludzi po to, aby podać im rękę i przynieść poselstwo zbawienia. When we reach certain people to give extend our hand to them and give them the message of salvation. Jakże często zdarza się coś takiego, że ludzie ci którzy przynoszą poselstwo, są krytykowani i wyrzucani. How often does this happen that people that bring the message are being criticized and thrown out? Kiedy więc Paweł i Sylas śpiewali w więzieniu, so when Paul and Silas were singing in the prison, nagle przyszło trzęsienie ziemi, otworzyły się drzwi i opadły wszystkie więzy, których byli uwięzieni. All of the sudden there was an earthquake, all the doors opened up and the chains fell off their hands and legs. Biedny stróż więzienny wiedział, że to dla niego koniec. The person in charge of the prison knew that's an end to him. Wiedział na pewno, że będzie ukarany śmiercią za to, że więźniowie uciekli. He realized that he will be punished by death for allowing the prisoners to escape. Niewiele myśląc, decyduje się na popełnienie samobójstwa. Without thinking a lot, he decides to commit a suicide. I w tym momencie odzywa się Paweł: nie czyń sobie niczego złego, bo wszyscy tu jesteśmy. And then Paul all of a sudden speaks and tells him not to harm himself because we're all here. Nie wierzę, że w więzieniu znajdował się tylko Paweł i Sylas. I don't believe that only Paul and Silas were in the prison. Nieraz próbowałem sobie to wyobrazić, ilu więźniów było tam także, ale wszyscy słuchali i nie mogli uwierzyć temu, co słyszą. I was trying to imagine how many prisoners would have been in that prison, but all of them were listening and they couldn't believe their ears. Jak można w więzieniu wielbić Boga i dziękować mu? Za co? How can you glorify God in prison and to thank him? What do you thank him for? Tak więc strażnik więzienny pędzi po słowach Pawła do niego i odzywa się w sposób niezwykły. So this caretaker of the prison runs to Paul and he speaks in incredible words to him. Zwróćcie uwagę na Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Let's focus on the book of Acts. Chapter 16. Zażądał, 29 wiersz mówi tak: zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Then he called for a light, ran in and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? I zwróćcie uwagę na odpowiedź apostoła Pawła. And just have a look at what Apostle Paul had answered him. Odpowiedź brzmiała bardzo prosto. It was a very simple answer. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Czy pytanie tamtego człowieka nie było pytaniem współczesnego człowieka? Was that question asked then is not a question that is asked by a modern man? Zwróćcie uwagę, takie samo pytanie stawiali ludzie w dzień Pięćdziesiątnicy po kazaniu Piotra. Take note, it's same question was being asked at Pentecost after Apostle Peter's sermon. W ostatnich tygodniach spotkałem kilka osób, które postawiły mi dokładnie takie samo pytanie. Last few weeks I met few people that have asked me exactly the same question. Ludzie myślą, że można coś zrobić dla swojego zbawienia. People think that they can do something to achieve their salvation. Jedni się umartwiają, inni się biczują. Some people weep themselves, others suffer in different ways. Ale to wszystko oznacza, jakbyśmy sobie powiedzieli, że musimy się dokładnie umyć, zanim sięgniemy po mydło. But all that it means that we need to wash ourselves thoroughly before we reach out for the soap. Niczego nie zrobimy dla naszego zbawienia. We cannot do anything for our salvation. Prorok Jeremiasz mówił o tym, że czy Murzyn może zmienić kolor swojej skóry? Prophet Jeremiah said, can a Negro change his color of his skin? Dodał także, czy pantera może zmienić swoje pręgi? And he also said, can a panther change its spots? I w końcu mówi, a czy wy, przywykli do złego, potraficie dobrze czynić? And then he says, can you, who are used to doing evil things, start doing good things?
Interesujące jest to, że prorok Izajasz pogłębił jeszcze te myśli. It is interesting that prophet Isaiah had delved deeper into those thoughts. W 64 rozdziale mówi o tym, że wszystkie nasze cnoty, to co mamy najlepsze nawet, in chapter 64 he says all the best things that we have, wszystkie są jak szata splugawiona. All of them are like a dirty rag. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z nami. Take note, what is happening to us. Nawet to, co najlepsze, jest brudne. Even that that is best is soiled. Nie stać nas na nic, co moglibyśmy uczynić i przypodobać się czymś Bogu. We are unable to do anything to for God to like us. Bóg mówi, nie, nie, nie. Ty musisz czynić tylko to, co jest naturalne. God says that you must do only what is natural. Nie wiem, czy niektórzy z was, którzy słuchają w tej chwili nas, kiedykolwiek byli nad wodospadem Niagara. I am not sure that if any of the listeners have ever visited the Niagara Falls. Muszę wam powiedzieć, że Niagara, przy której miałem okazję stać także, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I must tell you that Niagara, which I had an opportunity to stand next to, had a great impression upon me. Ten największy na świecie wodospad był dla mnie fascynujący nie tyle, jak woda leciała w dół skał. This greatest of waterfalls had impressed me not only how the water was falling down, ale ta woda, która dopływała do wodospadu, but the water that was approaching the waterfall. Nigdy nie zapomnę, kiedy stałem jakieś 50 metrów przed wodospadem. I can never forget that when I stood about 50 meters away from the waterfall. I patrzyłem, z jakim pędem ogromna warstwa, głęboka warstwa wody przepływała w kierunku wodospadu. I was watching with such force and speed, this great amount of water was flowing towards the waterfall. Moje uczucie było niesamowite, dlatego że aż się cofnąłem, chociaż przecież stałem na lądzie, dlatego że to jest przerażający widok. And my experience was one that I took a step back, even though I was standing a fair way away from it, because of such force and power. Nie ma możliwości, aby zatrzymać tę wodę. It is not possible to stop that water. To też nie ma możliwości, aby zatrzymać nawet łódź, która już zbyt blisko wodospadu się znajdzie. So it's also not possible to stop a boat that gets itself too close to the waterfall. To taka naturalna siła, która kieruje tą wodą. This is a natural force that is pushing this water. Mówię w tym momencie o czymś, co jest naturalną rzeczą w doświadczeniu chrześcijanina. And I am speaking of something that's a natural experience in the life of a Christian. To jest właśnie to, że nagle dokonany jest cud. And this is the fact that all of the sudden a miracle happens. Potrzeba cudu, który nazywamy chrześcijaństwem. We need that miracle, and the miracle we call Christianity. Czytałem kiedyś historię o tym, że w XVIII wieku książę Osuny podczas swojej wizyty w porcie odwiedzał galerników. I have read a story that in the 18th century a prince called Osuny went to a port and he was looking at people who were serving in the galley. Wyobraźcie sobie, było to w Barcelonie. That was in Barcelona. Rozmawiał ze wszystkimi skazańcami. He spoke to the people who were destitute to be rowers for life. I teraz pomyślcie o tym, na czym polegała rozmowa. And now imagine how this conversation would happen. Książę podchodził od jednej do drugiej osoby i pytał, za co tu jesteś? The prince came from one to the next person and asked them, why are you here? Prawie każdy odpowiadał, za niewinność, ja niczego nie zrobiłem złego. Almost everyone had answered, I am innocent, I have done nothing wrong. Prawie każdy odpowiadał to samo. Almost everyone's answer was exactly the same. W pewnym momencie książę doszedł do młodego człowieka. And then suddenly this prince approaches a young person. I zapytał go, co ty tutaj robisz, za co siedzisz? And he asked him, what are you doing here? Why are you sitting in this seat? Powiedział, Wasza Wysokość, ja jestem strasznym grzesznikiem. He said, my prince, I am a great sinner. Moja rodzina cierpiała głód. My family was suffering hunger. Ukradłem kawałek chleba dla rodziny. I have stolen a piece of bread for my family. I za to zostałem skazany. And for that,
I have been punished. Zdaję sobie sprawę, że to było złe. I realized that that was bad. Zdaję sobie sprawę, że nie powinienem nigdy tego uczynić. I do realize that I should never have done that. Książę popatrzył w jego oczy. The prince looked into his eyes. Powiedział, ty jesteś zbyt złym człowiekiem, żebyś przebywał dalej z tymi wszystkimi niewinnymi. And he said, you are such an evil person that you cannot remain with these good people. I uwolnił tego młodego człowieka. And he freed this young person. Wydaje mi się, że ten młody człowiek dał dokładny przykład tego, co to znaczy być chrześcijaninem. And I think this young person has shown us exactly what it means to be a Christian. Być chrześcijaninem oznacza doświadczyć cudu. To be a Christian means to experience a miracle. A cudu doświadczamy w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę ze własnej grzeszności. And a miracle we experience when we realize our evil nature. Ale mimo wszystko, że zdajemy sobie sprawę, wyznajemy wszystko Bogu i doświadczamy przebaczenia. And yet even though we realize we're evil, we bring everything to God. And we experience forgiveness. Musimy przyznać się do potrzeby Zbawiciela w życiu. We have to admit that we need our Savior in our life. I to jest chyba pierwszy krok, który musimy zrobić. And this is the first step that we need to take. Potrzebuję pomocy z zewnątrz. Ja nie dam rady sam. I need help from outside. I cannot manage by myself. Pamiętacie inną sytuację, kiedy Pan Jezus mówił o modlących się dwóch osobach w świątyni? And you remember another situation where Jesus spoke about two people praying in the temple? Jedna stała z samego przodu, dumna i mówiła: Boże, dzięki Ci za to, że nie jestem taki jak inni, a przede wszystkim jak tamten celnik. One person stood right up the front and he said, God, I thank you that I'm not like others, and especially us, that person at the back. Inaczej mówiąc, ten człowiek, ten faryzeusz myślał: ja, Panie Boże, jestem naprawdę niewinny, ja jestem w porządku. So in other words, this Pharisee thought that God, I am truly innocent, I am all right, okay. A przecież jednak było inaczej. And yet still it was completely different. Bo z tyłu stał zwykły celnik. Because a tax collector was right at the back. Który modlił się prosto, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Who simply prayed, dear God, be gracious to me, a sinner. Jak jest z nami? How is it with us? Czy odczuwamy potrzebę Zbawiciela? Do we feel the need of Christ? W tym momencie, jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, musimy zrobić kolejny krok, który nazywa się, musimy mieć wiarę Jezusa. And if we realize that, then we've got to take the next step, and that's the faith of Jesus. Właśnie mi się przypomina inna sytuacja z życia Pana Jezusa. Another situation from the life of Jesus just comes to my mind. Jezus właśnie schodził z góry przemienienia. Jesus was just coming down from the Mount of Transformation. Towarzyszyli mu tylko inni uczniowie, ale reszta pozostała na dole. There were only few disciples, rest of them waited for them downstairs. Then. I kiedy Jezus dochodzi do tych dziewięciu, którzy pozostali, zauważa, że są w wielkim problemie. And when Jesus comes to the nine that remained, he realizes that they are in a great dilemma. Nie potrafili uzdrowić chorego chłopca. They could not heal a young sick boy. Do Jezusa przybiega ojciec chłopca. The father of this boy comes to Jesus. I mówi: jeśli możesz, to uzdrów mojego syna. And he says to Jesus, if you want to, please heal my son. On mówi wyraźnie, jeśli potrafisz to zrobić, to zrób. He says, if you can do it, please do it. Odpowiedź Jezusa była bardzo prosta. Wszystko możliwe dla wierzącego. Jesus' answer was very simple. Everything is possible for a believer. Wiecie, co działo się w umyśle tego ojca? You know what happened in the mind, in the thoughts of that father? On wreszcie zdał sobie sprawę, że nawet wierzyć nie potrafi. He finally realized that he's not even able to believe. I wtedy pada i mówi do Jezusa, wierzę, i poprawia się, mówi, zarać memu niedowiarstwu. And then he falls down before Jesus and he says, believe. But then he corrects himself and he says, help my disbelief. Zatem mamy po pierwsze potrzebę, świadomość potrzeby Zbawiciela. So first we've got someone realizing that he needs Savior. Mamy po drugie potrzebę wiary takiej, jaką miał Jezus. And the second we need the need of faith that Jesus had had. Jakie szczęście, że na kartach Biblii czytam, że Bóg sprawia w nas takie chcenie Zbawiciela. And it's so good that I read in this book
that God causes this need in us. I Bóg także sprawia w nas wiarę, która jest Jego darem dla nas. And He also gives us the faith, which is a gift from Him to us. A potem co się pojawia w naszym życiu? And then what happens in our lives? Pojawia się umiejętność pokutowania. Ability to repent comes in. Niektórzy myślą, że pokuta to jest niczym innym jak zadośćuczynieniem grzechowi. Some say that repentance is nothing more than just suffering for the sin. Ale to tak nie jest. But it's not like that. Niczym nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić temu, co zrobiliśmy złe. We are not able to fix all the evil that we have made. Pokuta jest po prostu odwróceniem się od zła. Repentance is simply turning away from evil. To słowo, o czym nieraz mówiłem na tym miejscu, jest często w Biblii tłumaczone jako nawrócenie. This word that I've spoke about is also translated as repentance. A wiecie, co to znaczy nawrócenie? And you know what it means to repent. Że jeśli szedłem dotąd w tym kierunku, that if until now I was going in this direction, wracam z powrotem w tym kierunku, gdzie powinienem iść. I turn and I go back in the direction that I should have been walking in. Czy stać nas na taką pokutę? Are we able to behave like that? Pokuta jest darem. Repentance is a gift. Zwróćcie uwagę, musimy przeczytać ten tekst z Dziejów Apostolskich z 5 rozdziału. Let us read and we must read the text from the book of Acts chapter 5. I tam w 5 rozdziale znajduje się 31 wiersz. And in chapter 5 we find verse 31. Faktycznie ten wiersz zamalowałem sobie w mojej Biblii. And I have highlighted this text in my Bible. Czytamy tam słowa, tego wywyższył Bóg, tego, to znaczy Chrystusa, wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczania grzechów. Him, and by him we know, we mean Jesus Christ, him God has exalted to his right hand to be prince and savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Zauważyliście, że jest powiedziane, abyśmy dostali pokutę. Have you noticed that it says that we will be given repentance? Tak, to jest dar od Boga dla każdego z nas. Yes, it is a gift of God to each and every one of us. Jeśli zatem odwróciliśmy się od zła, so if we have turned away from evil, czasami trzeba coś, co zepsuliśmy, naprawić. Sometimes we have to fix up that we have damaged. Doskonale rozumiał to Zacheusz. Zacheus was one that understood it perfectly well. Kiedy Jezus chciał być jego gościem w domu, when Jesus wanted to be his guest in his home, Zacheusz w podskokach niemalże przyszedł do domu z Jezusem. He virtually jumped all the way home when he was walking back with Jesus. I powiedział pierwszą rzecz: Panie, ja wiem, co ja mam zrobić, ja muszę naprawić wszystko, co złe zrobiłem. And he said, Lord, I do know that first thing I have to do is to fix up all the evil that I have done. Tak doświadczamy przebaczenia. This is how we experience forgiveness. A jeśli doświadczymy tak przebaczenia, and if we experience forgiveness in such a way, to w tym momencie pojawia się miłość. That's when love appears. I dzięki tej miłości jesteśmy gotowi całkowicie poświęcić się dla Boga. And thanks to that love, we are able to give ourselves fully to God. Jak ja mogę się poświęcić dla Boga? How can I give myself to God fully? Czyniąc coś tym maluczkim, jak Jezus mówił, tym, którzy są obok nas. To do something to those little ones, those who are around us. Bo miłość to nie to, co mówisz, ale to, co czynisz. Because love is not what you say, it is what you do. Jeden z naszych pierwszych kaznodziejów w Kościele Adwentystów, Alonzo Jones. One of the first preachers of our Seventh Adventist Church, Alonzo Jones, w roku 1893 napisał słowa do pewnej pieśni. In 1893 he wrote words to a hymn. Te słowa brzmią jednej zwrotki w piękny sposób. One verse of that hymn says, Jezus wszystko dał mi sam. Jesus gave me everything personally. Życie me oczyścił z plam. He had cleared up my life from the spots, stains. Grzech, co gnębił mnie, on zniósł.
sin that was pressing me down, he had lifted up. Nowe serce mam. He gave me a new heart, or I have got a new heart. Moi kochani, jeśli chcemy w jakikolwiek sposób miłość przełożyć na nasze czyny, if we want to translate love into our works, musimy się stać ludźmi, którzy pierwsze doświadczą obecności Jezusa w życiu. We need to become people that firstly experience Jesus' presence in our lives. Na koniec chciałbym opowiedzieć wam jeszcze jedną historię. In conclusion, I want to tell you one more story. Dotyczy ona doktora Paula Tournier. It tells us a story of, it's about Dr. Paul Tournier. Doktor Paul Tournier, szwajcarski psychiatra i profesor greki. Dr. Paul Tournier, a Swiss psychiatrist and a doctor of Greek language. Był profesorem na uczelni, na uniwersytecie. He was a professor on a university. Był bardzo dobrym człowiekiem. He was a very good person. Ale całkowicie niewierzący. But completely not believing. Nie akceptował faktu, że Bóg istnieje. He did not accept fact that God exists. Ale to był człowiek, który napisał swoją książkę na temat życia chrześcijańskiego. But this was a man who wrote a book about Christian life. I chciał, aby ktoś inny tę książkę ocenił. And he wanted someone to appraise that book. I w pewnym momencie zdecydował się pójść do starego profesora. Przepraszam, źle powiedziałem. Inny jego student napisał książkę o życiu chrześcijańskim i chciał, aby ktoś to ocenił. I should really say that one of his students had written a book about Christian person, and he wanted someone to review that book. Więc przypomniał sobie o profesorze Tournier. So that student remembered about Professor Tournier. Udał się więc do profesora i poprosił go, czy może przeczytać tę książkę. So he went to that old professor and asked him if he could read his book. Profesor jednak nie widział już dobrze. So the professor couldn't see very well anymore. W związku z tym powiedział do swojego studenta: słuchaj, siadaj i czytaj mi pierwszy rozdział. So he said to this student, how about you sit down and read the first chapter to me? Kiedy skończył czytać pierwszy rozdział, when that young man finished reading that first chapter, zapytał go: no proszę, profesorze, co pan sądzi o tym? He asked him, well, professor, what do you think? What's your opinion? Profesor odpowiedział: czytaj dalej, następny rozdział. And the professor's answer was, keep on reading, read the next chapter. A później kolejny i kolejny. And then next and next. Kiedy skończyli książkę, when they finished the book, profesor powiedział: to może zakończymy modlitwą. The professor had said, well, perhaps we should conclude with a prayer. Wtedy zupełnie zaskoczony student powiedział: ja nie wiedziałem, że profesor jest wierzącym człowiekiem. Then this student, being very surprised, had said, I didn't realize, professor, that you are a man of belief. Od kiedy pan wierzy? Well, since when do you believe? Profesor odpowiedział: właśnie od teraz. And the answer was, I believe from this moment. Czasami, drodzy przyjaciele, wystarczy jedna chwila, która zmienia w naszym życiu wszystko. Sometimes it takes only one moment that changes everything in our lives. A może właśnie dzisiaj nastała ta chwila? And perhaps it is this moment is here and now. Być może ktoś z was teraz czuje potrzebę, aby porozmawiać z Bogiem. Perhaps someone feels the need to talk to God right now. I chce się pomodlić. And wants to pray. I chce wyznać Bogu wszystko. And wants to put everything to God. Chce doświadczyć przebaczenia. Wants to experience forgiveness. I rozpocząć zupełnie inne życie. And to begin a completely different life. Częściową modlitwą będzie pieśń, którą zaśpiewamy razem. Part of a prayer will be a hymn that we will sing now. I zaraz po pieśni będziemy się modlić. And immediately after the hymn we will be praying. I wtedy, wierzę mocno, będziemy mogli wszyscy całym sercem skoncentrować się na Bogu. And I strongly believe that from the bottom of our hearts we'll be able to concentrate on God. Słowa tej pieśni w języku polskim mówią, że to mój Pan zgładził moje grzechy. In Polish language, the words of these songs tell us that it is our Lord
that has forgiven my sins. W języku angielskim jest jeszcze dodane, że to wtedy, kiedy jestem blisko jego krzyża. In English language there is an addition where it says when I am nearer to the cross. Śpiewajmy ku chwale Bożej. Let us sing to the glory of God. Beznadziei każdy dzień w sercu lęk i trwoga. Nagle ktoś w miłości swej zbawczą dłoń mi podał. To mój Pan, to mój Pan składził grzechy moje. Czekam Go, gdy wrócę. Daj mu serce swoje, on ci wieczną radość da, błogosławień stroje. To twój Pan składził grzechy twoje, gdy powróci w chwale swe. Da ci niebo swoje. Ukochany Boże, ukochany Panie. Our loving God, our loving Lord. Przychodzimy do Ciebie, aby oddać Tobie chwałę i cześć. We come to you to give you glory and to give you to praise you. Bo o czymkolwiek byśmy nie mówili w naszym życiu. Because whatever we might be speaking of in our lives. Wszystko jest twoim darem. Everything is a gift from you. Dziękujemy tobie za to, że zdecydowałeś się, aby przyjść na ten świat i oddać swoje życie za nas. We thank you that you have decided to come down to this world and to give your life for us. Drogi Boże, jesteś zawsze tak blisko naszym sercom. Dear God, you are also always so close with your heart. Dlatego przychodzimy, aby prosić, byś wybaczył nam naszą obojętność. That's why we come and ask you to forgive us our indifference. Abyś wybaczył nam to, że bardzo często chcemy po swojemu wszystko prowadzić. To forgive us that we want to do things our way. Ale ty mimo tego z cierpliwością przychodzisz nam naprzeciw. In spite of all of that, with patience you come to us. I wtedy, drogi Boże, przekonujesz nas o tym, że potrzebujemy ciebie. And that's when you convince us, dear Lord, that we need you. Potrzebujemy ciebie, bo jesteśmy grzesznikami. We need you because we are sinners. Potrzebujemy ciebie, bo potrzebujemy przebaczenia. We need you because we need forgiveness. Potrzebujemy ciebie, bo potrzebujemy przewodnika w naszym życiu. We need you because we need a guide in our lives. I w końcu potrzebujemy ciebie, Panie, bo chcemy być z tobą przez całą wieczność. And we need you because we want to be with you for eternity. Drogi Boże, proszę, abyś twoim duchem dotykał naszych serc. Dear God, I ask you that through your spirit you touch our hearts. Abyś nas kształtował, zmieniał. That you shape us, you change us. Abyś każdemu z nas, którzy teraz wołamy do ciebie, pozwolił przeżyć jeszcze głębiej przebaczenie. That each and every one of us that is talking, calling out to you, you allow us to experience deeper conversion. I abyś, Panie, sprawił, że będziemy mogli żyć tylko dla ciebie. And that you cause that we live only to you. To nie ma znaczenia, że świat będzie się śmiał z nas. It is not important that the world might laugh at us. My chcemy iść twoim śladem. We want to follow your footsteps. Dlatego, że ty jesteś naszym wodzem. Because you are our leader. I ty jesteś naszym panem we wszystkim. And our Lord in everything. Boże, prosimy
o to wszystko, o takie doświadczenie miłości Twojej. O God, we ask for such an experience of your life. Abyśmy umieli tę miłość dawać innym. That we are able to give this love to others. A teraz błogosław nam wszystkim. And now bless all of us. Uzdrawiaj nas, gdy potrzebujemy fizycznie uzdrowienia. Heal us when we need physical healing. Przyciągaj nas nieustannie do Twojego krzyża. Draw us continuously to your cross. I spraw, byśmy mogli dla Twojej chwały wkrótce wyczekiwać Twojego powrotu. And cause that to your glory we will be awaiting your return. Dlatego oddajemy się w Twoje ręce, Panie. That's why we place ourselves into your hands, O Lord. Prosząc o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Asking in the name of Jesus Christ. Naszego Zbawcy i Pana. Our Savior and Lord. Amen. Amen.